Cześć, Flex Marcel i Seven Nutrition. Dzisiaj jesteśmy w Ząbkach na siłowni u Roberta Piotrkowicza, naszej legendy kulturystyki, najlepszego zawodnika w Polsce. Tak więc dzisiaj przyjechałem do niego, zrobimy trening, a jaki to zobaczycie już niebawem. Dzień dobry, witam serdecznie. Hej. To co dzisiaj robimy? No dzisiaj poddaję się i co? Chyba zmęczymy plecy. Plecy, no dobrze. Mam dla Ciebie taki zestaw przygotowany, mój ulubiony zestaw. Myślę, że będziesz mógł tym zestawem poprawić jeszcze plecy, jeżeli jest to możliwe. No tak, tak. Z tego co wiem, to liczysz na to, że jeszcze poprawisz. Dokładnie, po to tu przyjechałem, tyle kilometrów, żeby poprawić te plecy. Okej, okay, no to zdradzę Ci mój, tak jak mówię, ulubiony trening, którym ostatnie lata do Olimpii często się przygotowywałem i rzadko kiedy tak naprawdę ten trening zmieniałem, czasami kolejność ćwiczeń, ale właściwie te ćwiczenia, które w nim są, się mieszczą i są wybrane według mnie, to są takie najlepsze ćwiczenia, które i dają i pełność, i wymiar pełny, grubość, także taki kompleksowy trening. Bardzo dziękuję. Już się nie mogę doczekać. Jasne. No zaczynamy. To działamy teraz takie ćwiczenie, które zawsze było dla mnie największym wyzwaniem i chciałem bić w nim rekordy i udawało mi się bić rekordy, szykując się do zawodu właśnie na każdym treningu, prawda? Dołożyć te 5-10 kg. Zaczynałem, jak pamiętam, od 140 kg na 10 powtórzeń, a dochodziłem do 220 plus gryf, to jest 240 też na 10 powtórzeń. Oczywiście po iluś tam latach dopiero treningów, ale wtedy te plecy widać było, że rosną. Jakbym miał wybrać tylko jedno ćwiczenie w swoim treningu pleców, to byłoby podciąganie pół sztangi między nogami, zdecydowanie. Nie martwy ciąg, nie podciąganie sztangi czy sztangielki, broń Boże podciąganie się na drążku, które według mnie dosyć dobrze plecy buduje, ja je ćwiczyłem kiedyś, jak jeszcze karate ćwiczyłem, fajnie dynamikę, ogólną siłę, ale nie jest to najlepsze ćwiczenie na plecy. Na szerokość pleców, na grubość, absolutnie nie. Można w ogóle je pominąć i mieć super rozbudowane plecy. Ja lubiłem podciąganie na drążku, ale później zauważyłem, że zdecydowanie ściąganie drążka, to co pierwsze ćwiczenie robiliśmy, w tym uchwycie neutralnym dużo lepiej działa na plecy. Nie działają tak bicepsy, nie działają tak barki, a działają bardzo mocno plecy. Trzeba tylko dobrą tą trajektorię, tą ruchu wypracować sobie, żeby dobrze te plecy czuć. I znakomita rozgrzewka jest to pierwsze ćwiczenie właśnie do tego docelowego ćwiczenia w ogóle w moim całym treningu. Później następne, które będziemy robili, to już taka praca bardziej nad szczegółami, jakimiś elementami, ale to jest takie główne ćwiczenie na grubość, na masę mięśni pleców i na nim trzeba się najbardziej skupić, głównie na ciężarze. Oczywiście technika zawsze musi pozostawać bez zarzutu, czyli żeby nie zrobić sobie krzywdy, ale tutaj trzeba bardzo się skupiać na ciężarze. No, dobre czucie mięśniowe to i tak na pewno masz, więc to nie jest problem, ale tak jak mówię, tutaj jest kwestia duży ciężar, mocny ten trening i bicie rekordów. Na każdym treningu musi być ciężar dokładany. Jeżeli czujesz, że nie zrobisz tak ciężkiego treningu pleców i nie jesteś w stanie pobić tego rekordu, nie rób treningu pleców, zrób za dzień, dwa, kiedy będziesz miał tyle sił, że będziesz w stanie pobić rekord z poprzedniego treningu. To jest taka moja rada i według mnie się to idealnie sprawdza w treningu pleców, akurat w tym ćwiczeniu zwłaszcza. Którym chwytem? Wiesz co, proponuję Ci tym, też tutaj widzowie mogą zauważyć, że ten chwyt wychodzi często, niektórzy biorą taki
mały, krótki chwyt i gdzieś tu pod sztangę podkładają, ale w ten sposób skracają ruch i ten ruch wygląda tylko w ten sposób. Używając tego uchwytu możesz sztangę przyciągnąć tak daleko, że już nie potrafiłbyś nawet dalej rąk unieść. I dzięki temu ten skurcz jest pełny i te plecy pracują wtedy bardzo, bardzo mocno, intensywnie. Ja może przejdę tu z tej strony, a ty wykonuj, będę tylko coś wyjaśniał. Tutaj ważna rzecz, że jak te kółka, tu już mamy kilka naszykowanych, będziemy dokładali sobie do tej sztangi, to stopy będą musiały się cały czas przesuwać do przodu. No z tego względu, że jeżeli z tyłu by pozostały, no to niestety ten ciężar by Marcela przerzucił do przodu i nie był w stanie by tej sztangi unieść. Więc przy dużym ciężarze te stopy już będą nachodziły, nawet myślę, że gdzieś do tej odległości, żeby utrzymać ten ciężar w pewnej takiej równowadze i być stabilnym nadal. Dobrze. To dokładnie jeden czy dwa kółka, to już od Ciebie zależy, w jakim tempie będziesz ten ciężar zwiększał. Ja kiedyś w początkowych latach swoich treningów robiłem podciąganie podchwytem lub nachwytem, a to ćwiczenie tak jakoś zaniedbywałem, rzadko kiedy robiłem, ale jak zacząłem tak bardzo intensywnie się na nim skupiać i w porównaniu do tego ćwiczenia podciągania sztangi, okazało się, że to ćwiczenie lepiej mi wchodzi, te plecy lepiej czuję. Dłużej po treningu mam te takie, nazywa się już w cudzysłowie zakwas, obolałość mięśniową, potreningową. I ja widziałem, że te plecy mi się dosłownie z treningu na trening poprawiają. Jak tylko zacząłem robić wyłącznie to ćwiczenie, a zrezygnowałem już z podciągania sztangi. Więc ostatnie lata, które robiłem, właściwie prawie w ogóle podciągania sztangi nie robiłem, w którym też dochodziłem do 220 kg, ale to już bardziej tak całe ciało pracowało, bardziej nogi zaczynały pracować, a czułem, że te plecy już tak intensywnie nie pracują. A tutaj ten ciężar fajnie można później nawet odbijać sobie lekko od podłogi. Ktoś może Ci pomóc, prawda? Leciutko ręką można te kółka zdejmować, więc wtedy ta intensywność jest na takim najwyższym levelu, jak ktoś to dobrze zrobi. No i to jest taka super technika, można powiedzieć, właściwie książkowa, tak jak to Marcel wykonuje, więc jak najbardziej można naśladować. Ale tutaj jedna tylko taka będzie moja uwaga, że tą technikę trzeba będzie trochę zgubić przy tym większym ciężarze. Będzie trzeba zacząć bardziej intensywnie pracować udami, nogami i bardziej mocniej się odchylać do tyłu, prawda? Ktoś, kto nie ćwiczył na dużych ciężarach, powie, że no to nie ta technika, że tu nogi pracują, że bardziej prostowniki. Nic podobnego. Przy dużym ciężarze nie da rady już pracować w ten sposób. Trzeba tułów odchylić do tyłu, a nadal plecy będą bardzo dobrze odczuwane. Poza tym plus jest taki, że czym bardziej te plecy odchylamy do tyłu, to tym bardziej nam pracuje ta dolna część tutaj najszerszego grzbietu. A właściwie u większości zdecydowanej zawodników brakuje tamtego mięsa. Więc to jest ogromny plus. Pracując, podciągając sztangę w ten sposób, pracuje głównie górna część, z którą nie ma większość osób problemu, prawda? Oczywiście ona stanowi o szerokości, ale każde ćwiczenie na mięśnie pleców tą górną rozbudowuje. Natomiast, żeby działać na tą dolną, łokieć musi być prowadzony blisko tułowia, prawda? I ten uchwyt, który tu trzymamy, też blisko bioder prowadzony. Więc tutaj idealnie to pasuje. Dodatkowo to odchylenie powoduje, że jeszcze intensywniej te dolne części najszerszych będą pracowały, gdzie myślę, warto nad nimi pracować, bo niewielu zawodników, tylko ci najlepsi naprawdę, którzy mają najlepsze plecy, mają to mięso tam grube i takie pękate. I no, przyznam się, że u mnie też tamtego mięsa było sporo i ja jestem pewien, że zawdzięczam głównie to temu ćwiczeniu. Nie mówię, że to wyłącznie temu, ale ono stanowiło te 90% tego, co tam na tym dole pleców miałem. I warto się na nim właśnie tutaj skupić i nie martwić się tym, że nie wiem, odchylamy się i prawie w pionie pracujemy, bo przy tych, tak jak mówiłem, 220 kg na gryfie było tak, że ja praktycznie w pionie musiałem to wykonywać, ale plecy nadal czułem idealnie, prawda? Tu też taka jakby uwaga, na razie ten ciężar jest niewielki, bo to jest raptem 60 kg, prawda? Tych kółek tu może więcej dojść. Ja już na przykład w takich butach, w takich Adidasach, czy takich jak Twoje, już koło 180 nie byłbym w stanie stabilnie się utrzymać i zaczynałyby mnie boleć kolana. Miałem ten problem, się dziwiłem, że po treningu pleców strasznie mnie jedno albo drugie kolano boli. Nie przy treningu nóg, tylko przy treningu pleców. Okazało się dopiero przy nagrywaniu takiego filmu,
że kolana mi po prostu tak chodzą, dlatego że buty są miękkie i po prostu w ten sposób się odchylają. Dopiero jak sobie sprawiłem buty takie do przysiadu w otwartej podeszwie, stając mocno, stabilnie, te kolana w ogóle przestawały zupełnie pracować, stopa była stabilna i jakby ta siła, którą oddawałem podłodze, odbijała się z powrotem, prawda? Przez tą stabilną, nie rozpraszała się, tak jak w tych butach miękkich, ona się jakby rozprasza i nie wraca do nas z powrotem. I też od razu poczułem, że ten ciężar dużo jest większy, przestały boleć mnie w tym momencie kolana. Też jakiś tam problem z biodrami wcześniej był, też nie było tego problemu. Czyli stabilne, bardzo stabilne, twarde obuwie jest tutaj bardzo ważne. Tak jak w przysiadach i ćwiczeniach na nogi, no tu jednak te nogi bardzo intensywnie pracują, prawda? Ten ciężar cały spoczywa na nogach i one później też mocno pracują, więc warto by było zadbać o to, żeby te buty były jak najtwardsze. Na początku sobie takie buty żołnierskie, jak niektórzy, Arek Szyderski też chyba w takich ćwiczy, prawda? One były do pewnego momentu też dobre, ale okazywało się, że też zaczynają delikatnie pływać przy tych dużych ciężarach, natomiast te do przysiadów są idealne. Te z podniesioną piętą, dokładnie, więc ja na trening, zakładam je wyłącznie na trening pleców i trening nóg. I to się idealnie sprawdzało. Więc jeżeli sobie jeszcze nie sprawdziłeś, gwiazdka jest, to myślę, że do siódemki możesz napisać list, może ci akurat takie buty sprawi. Czyli daleko stopy musisz wysunąć, że nawet będziesz trochę, że tak powiem, leciał do tyłu, ale ten ciężar już się zacznie równoważyć. Tak, tak, całym ciałem pracuję. Całym. Nogi też pracują. Okej. Zdejmiemy sobie najpierw jedno. Tak. Okej. Dobrze, jeszcze jedną sobie zrobimy, już teraz ciężar jest malutki, ale trochę waży. Okej. O kurczę. Także już na tym ćwiczyło, ale czekaj, ja może nakręcę, pokażę, że na tym uchwycie już ćwiczyło trzech mistrzów świata. Niedawno zwrócił mi go Szymon Łada, bo też mu wypożyczyłem, żeby do Mistrzostw Świata Zawodowców się szykował. Wygrał Mistrzostwo Świata Zawodowców. Ja oczywiście parę lat też ćwiczyłem, jak na Olimpii startowałem. I teraz Marcel na nim trenuje. No już zdobył Mistrzostwo Świata, więc się do tego nie przyczyni ten uchwyt, ale może taki sobie zamówi, gdzieś tam ktoś mu zespawa i Olimpię wygra kiedyś. Czego ci życzę, szczerze oczywiście. Dziękuję. Powiem tak. Wiosłowanie półsztangą na pewno zagości w moim repertuarze przy każdym treningu pleców. Niesamowite czucie i tak jak pan Robert powiedział, czucie aż od szyi po właśnie po sam tyłek, że tak powiem. Także naprawdę super ćwiczenie. Jeszcze odpoczywam, już chyba mija około 10 minuta, ale naprawdę warto. Przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. Już pan coś Robert mi tutaj montuje. Tak jest, zmajstruję ci taką katapultę, z której będziesz mógł te plecy wystrzelić w kosmos dosłownie, ale to za chwileczkę trzeba tu będzie odchylić leciutko. I teraz z drugiej strony sobie złapiemy. Te gumy są już trochę tak przez użytkowników zużyte, ale idealnie się do tego nadają. No. Jest? Dobrze. I teraz musimy sobie już ciężar taki wolny nałożyć, czy jakieś tam kółeczka. Trzeba ostrożnie, bo znaczy tu trudno powiedzieć oczywiście, jaki ten ciężar jest dokładnie, ale sam musisz, wiesz, wyczuć. Chodzi o to, że
czym bliżej będziesz ściągał, tym większy opór po prostu daje, tym te mocniej się te mięśnie napinają. Czyli tutaj, gdzie najmniejszą siłą teoretycznie dysponujesz, prawda, jest najmniejszy opór, więc jest łatwo przyciągnąć. Ale tam, gdzie już masz siłę zdecydowanie większą, czyli mniej więcej od tego momentu, ten opór już znacznie wrasta, prawda, i te mięśnie się dużo mocniej napinają. Czyli we wszystkich tych pozach, plecami, gdzie ręce odciągasz, to pocięcie, te jodły, ta grubość pleców wtedy jest dużo lepiej widoczna. Więc to ćwiczenie jest super takim ćwiczeniem na czucie, na grubość. Łokcie są bardzo blisko przyciągane, czyli też ładnie ten dół jest wtedy dopracowany, prawda? Także tu możemy sobie jakieś kółeczka dołożyć. Gdybyśmy tych gum nie mieli, to oczywiście ten ciężar byłby tutaj, nie wiem, 3-4 razy większy, ale zarazem w tym górnym punkcie tego czucia by nie było, bo ta maszyna jest tak skonstruowana, że tam to obciążenie byłoby małe. Tak, i tu też możesz mocniej nogami pracować w tej początkowej fazie ruchu, żeby już przyciągnąć do siebie i jak najdalej te łokcie oczywiście ściągaj do tyłu, tak. I tu też w miarę możliwości, jak ci się uda łokcie prowadzić blisko tułowia, to staraj się jak najbliżej prowadzić, żeby nie szeroko, bo czym będziesz je szerzej trzymał i wyżej, tym bardziej górna część najczęstszych działa, a według mnie lepiej popracować bardziej nad tą dolną częścią, bo górna i tak mocno pracuje, i tak będzie rosła, i tak będzie rosła. Tu też możesz popróbować sobie, czy na pewno ten skręt jest ci potrzebny. Bo ja zauważyłem, że przy mniejszym obciążeniu, okej, on nie przeszkadza, może być, ale przy dużym obciążeniu wolałem już te ręce ustawić, dłonie w takiej pozycji jakby neutralnej i sam ciężar mi narzucał, jaka ta pozycja jest optymalna, najlepsza. Tylko koncentrowałem się na tym, żeby łokcie były blisko. Już automatycznie ten nadgarstek sam się ustawiał. Także niepotrzebny jest ten zupełnie tutaj skręt. Moim zdaniem, ale jeżeli czuję, że ten skręt w czymś ci pomaga, w lepszym napięciu, możesz go robić. Tylko ja zawsze się odnoszę do dużych ciężarów, tak, że przy dużym już nie ma miejsca na takie kombinacje, żeby gdzieś tam coś próbować skręcać. Już walczysz tylko z ciężarem i ta pozycja ma być optymalna, najsilniejsza dla ciebie po prostu, prawda? A resztę wykonujesz i nogami, i plecami ściągasz. Czy to jest ćwiczenie złożone, czyli ma pracować wiele grup. Nie masz izolować tylko wyłącznie pleców. One przez rodzaj tego ćwiczenia, będzie to ćwiczenie najlepiej działało oczywiście na plecy, one będą najintensywniej pracowały, jeżeli je będziesz poprawnie robił technicznie i dobrze je czuł, czyli to czucie jest zasadniczą kwestią. Natomiast pomoc tutaj nóg i trochę prostowniku grzbietu tylko działa na twoją korzyść, bo możesz większego ciężaru użyć i nadal to czucie będzie lepsze. Oczywiście nie ma to wyglądać jak wyciskanie na suwnicy nogami, ale te nogi w kolanach powinny się zginać. Czyli to nie jest takie ćwiczenie, że tułów nieruchomo stoi i same ręce pracują. W ten sposób pleców się nie zbuduje, moim zdaniem. Musi całe ciało pracować, ale ty masz najintensywniej czuć pracę mięśni pleców. I wtedy jest duży ciężar, prawda, duże obciążenie, inne grupy sobie też współpracują i te plecy wtedy całe się rozwijają, każdy szczegół, i dół, i środek, i grubość, prawda, i szerokość działa i wtedy nie trzeba tych ćwiczeń rozdzielać, nie wiem, na ćwiczenia na szerokość, na ćwiczenia na grubość, w ogóle takiego rozgraniczenia nigdy nie robiłem, że jakieś ćwiczenia mają działać na szerokość czy na grubość. Mają być wybrane do treningu ćwiczenia najbardziej efektywne, czyli te, które ci przyniosą efekt w jak najkrótszym czasie, jak najlepszy i w całości te plecy rozwiną, prawda? Te ćwiczenia, które tutaj wybieramy, one właściwie na całe plecy i nawet równoległoboczne ci działają i prostowniki działają, prawda? Więc tu nawet na koniec nie będę ci proponował dzisiaj martwego ciągu, tym bardziej, że wczoraj robiłeś, prawda? Bo według mnie po podciąganiu tej pół sztangi między nogami prostowniki tam tak intensywnie pracowały, więc one na pewno nie będą za małe, prawda? Także, nogi drżą. Także owszem, nie mówię, że martwy ciąg nie jest potrzebny, ale w ostatnich 3 latach moich na przykład treningów ja martwy ciąg robiłem tylko raz w miesiącu albo raz na 5 tygodni. Tylko i wyłącznie. I raz był to taki martwy ciąg bardziej, gdzie się skupiałem na mięśniach dwugłowych uda, a raz na właśnie prostownikach grzbietu.
ale z tego względu, że wykonywałem właśnie takie ciężkie ćwiczenia, gdzie te prostowniki i tak intensywnie pracowały. Mhm. Oczywiście, tak jak często powtarzam, miałem już jakąś podbudowę z poprzednich lat, że te prostowniki nie były odstawającą, słabą grupą mięśniową, więc nie musiałem jakoś wybitnie nad nią pracować, ale też nie było tak, że mogłem ich zupełnie nie robić, one nadal byłyby grube, silne i duże, prawda? Więc mhm. też te ćwiczenia takie, które bezpośrednio na nie nie działały, działają na prostowniki, ale priorytetem są jednak te mięśnie najszersze grzbietu i grubość, szerokość, bo to one stanowią o sylwetce. Jeżeli ktoś ma za grube te prostownikie, a nie ma tych najszerszych, to te mięśnie pleców nie wyglądają imponująco. Paru takich zawodników znam, nie będę tu nazwisk wymieniał, które owszem, prostowniki super rozbudowane, ale mięśnie najszersze za słabe, dlatego że za bardzo się skupiali na martwym ciągu i myśleli, że tylko martwym ciągiem zbudują najszersze grzbietu. Według mnie nie. Martwy ciąg jest przydatnym narzędziem do budowy siły, do budowy tych prostowników, ale jeżeli chodzi o najszersze grzbietu, to są po prostu lepsze ćwiczenia. I w treningu pleców chodzi o to, żeby wybrać najlepsze ćwiczenia dla Ciebie, które Ty najlepiej czujesz, i gdzie widzisz progres, prawda, w ciężarze i progres w wymiarach później przy tym ćwiczeniu. I u mnie takie najlepsze, jakbym miał wybrać powiedzmy dwa ćwiczenia, to na pewno ta półsztanga, na pewno sztangielka, podciąganie do biodra i nad kolejnym już bym musiał się zastanowić, najprawdopodobniej jednak bym wybrał tą maszynę. Kiedyś z nią nie miałem do czynienia, więc najprawdopodobniej byłby to martwy ciąg, kiedyś w tych początkowych latach ćwiczeń, natomiast później, jak już miałem do wyboru większą ilość maszyny, to jednak ta maszyna byłaby tu bardzo przydatna. Ta maszyna może zastąpić też wysuwanie hantlami leżąc na ławeczce? Teoretycznie można zastąpić, bo jest podobny ruch, ale tak. Według mnie wielokrotnie próbowałem i porównując czucie mięśniowe, a tym się zawsze kierowałem, bo to jest dla mnie największy wyznacznik tego, czy dane ćwiczenie jest dobre i może przynosić efekty i czy w ogóle finalnie przynosi te efekty, to zdecydowanie to na tej maszynie, zwłaszcza z tymi gumami. Bez gum nie, ale z gumami nie do pobicia jest. I tak naprawdę później to już bym się nawet zastanawiał, czy nie od tych sztangielek podciąganie jednoręcznie nie byłoby lepsze, bo czucie tu jest no ekstremalne po prostu. Nie da się nie czuć każdego dosłownie centymetra kwadratowego tego mięśnia najszerszego i można w zależności od ustawienia tutaj siedziska, od ustawienia, nie wiem, podpórki z przodu, albo jednorącz, albo oburącz, pracować nad szczegółami. Można tułów odpowiednio skręcić i wtedy czujemy albo na samym dole to takie podcięcie najszerszego, albo trochę wyżej, albo przy kręgosłupie. Także można dokładnie dobierać rejon nawet pleców, który ma intensywniej pracować. Więc taka maszyna, w której możemy sami ustawić swój tułów i tą maszynę dostosować indywidualnie, będzie bardzo cenna w pracy właśnie nad szczegółami, nad tymi elementami, w zależności od tego, gdzie Ci brakuje tych mięśni, tam możesz intensywnie nad tym pracować. I tutaj też właśnie tą dolną część, lekko jakby taką środkową przy kręgosłupie, najlepiej udało mi się też wypracować. Sama żona mi powiedziała, że po mniej więcej 8 miesiącach treningu na tej maszynie, takim na każdym treningu raz w tygodniu, mówi, że nowe mięśnie mi tam po prostu się pojawiły, nowa grubość, wcześniej tego po prostu nie miałem, wykonując te wszystkie inne ćwiczenia i dlatego właściwie no, obsesyjnie na każdym treningu pleców była ta maszyna. Czasami zamieniałem sobie oburącz na jednorącz, ale to tylko dlatego, żeby troszkę ten trening urozmaicić, bo tak naprawdę gdybym tak podszedł bardzo pragmatycznie do tego treningu i wykonywał tylko te najlepsze ćwiczenia, które są według mnie, to bym wykonywał w kółko 5 tych samych ćwiczeń i tylko skupiał się na progresji ciężaru i nigdy ich właściwie nie zmieniał. Więc żeby nie zwariować, że cały czas ten dzień świstaka jest taki i ten sam trening, to starałem się troszkę zmienić, bo wiedziałem, że ta zmiana nie spowoduje, że trening będzie, nie wiem, lepszy, ale będzie inny od poprzedniego troszeczkę, prawda? Inna kolejność, więc też z taką wtedy ciekawością podchodziłem, a czy uda mi się wtedy ten rekord pobić, jeżeli zamiast drugiego ćwiczenia będę wykonywał to jako trzecie albo jako czwarte. Okazało się, że też się da, ale już nie było tak łatwo na przykład, prawda? Więc no, ten trening wtedy trochę był taki ciekawszy po prostu, tylko z tego względu zmieniałem. Staram się stopy ustawić, ja czasami trzymałem nawet tutaj stopy, niby niestabilnie, ale okazuje się, że wtedy lepiej nad tym ciężarem jakby panowałem. Tak, na początku musisz tą prędkość dosyć mocno nadać, żeby jak najdalej odciągnąć łokcie do tyłu.
I oczywiście w tej fazie negatywnej takie delikatne oporowanie, żeby poczuć te mięśnie, że dosłownie są rozrywane przez te gumy i całe to urządzenie. O właśnie, i cały czas na takim pełnym napięciu, bez nadmiernego rozciągania. No tylko taką zwrócę uwagę tutaj dla widzów, jak będą takie ćwiczenia, ty to wszystko w porządku robiłeś, żeby nigdy nie prostować łokci do końca. Zawsze ten łokieć powinien być delikatnie ugięty. Jak wyprostujemy łokieć, cała siła zaczyna przechodzić na ścięgna, a niestety mięsień jest rozluźniony. I wtedy te ścięgna niestety mogą ulegać mikrouszkodzeniom, później te mikrouszkodzenia zamieniają się na zwapnienia, a w konsekwencji za kilka lat może czekać nas kontuzja, czyli zerwanie, tak pospolicie mówi się, mięśnia, ale tak naprawdę zrywa się ścięgno, często albo od kości, albo się urywa, po prostu pęka w pewnym miejscu. Mięsień raczej nie ulega takim uszkodzeniom, chyba że mechanicznie go uszkodzimy, on jest dosyć plastyczny, dobrze ukrwiony, natomiast ścięgna, czym bardziej są zwapnione, tym słabiej krew krąży, prawda, słabiej się regenerują i zaczynają być bardziej kruche. I później przy takim szybkim wyproście na przykład może się okazać, że się niestety urwie czy naderwie. Te bóle się często pojawiają, bolą nas te ścięgna, to już jest sygnał, że coś w treningu, być może w technice źle robiliśmy, jakieś mikrouszkodzenia się pojawiły, stany zapalne. Oczywiście to wszystko się zabliźni, ale to nie jest tak, że jak się zabliźni, to wraca do stanu poprzedniego, tylko to już jest zmęczenie ścięgna tego aparatu ruchu i za rok, dwa, pięć, może 10, jak nam się uda, dopiero wtedy ta kontuzja niestety przyjdzie, prawda? Przy bardzo intensywnym oczywiście wysiłku, takim na granicy swoich możliwości. Często takie kontuzje właśnie wykańczają tych najbardziej znanych zawodników, takich z Mister Olimpia i tak dalej. Oni najczęściej odchodzą z zawodów, bo doznali kontuzji. Czy biceps się zerwał, czy gdzieś jakiś przyczep, nie wiem, w plecach. Tu już możecie sobie wyobrazić, którzy to zawodnicy, bo to nasi Mister Olimpia, prawda, często takie kontuzje doznawali, ale to pod wpływem tego mechanicznego przemęczenia z poprzednich lat, prawda, jednak ten trening jest ekstremalny i czasami tą granicę się przekracza troszkę za bardzo i później te mikrouszkodzenia jednak się, tak jak mówię, kumulują, prawda, więc na to należy zwrócić uwagę, żeby nie pracować, tu może to nie będzie popularne dla niektórych, w pełnym zakresie możliwego ruchu, tylko pracować w bezpiecznym zakresie ruchu, prawda? Czy nie prostujemy do końca, tylko lekko zachowujemy to ugięcie w łokciach, natomiast do końca ciśniemy jak najdalej, bo to jest bezpieczny zakres. Tu są ugięte, czy mięśnie pracują, ręce są ugięte, prawda? Czy ścięgna nie przejmują całego tego obciążenia. Jest to samo, tak jak na przykład przy plecach. Wypuszczam maksymalnie łopatki, czy też ich nie wypuszczać maksymalnie? Możesz wypuszczać, ale to maksymalnie to ma w sobie taki w sensie podtekst, taki że rozluźnisz mięśnie i rozciągasz. Według mnie podczas treningu nie należy mięśni rozciągać. To rozciągamy mięśnie po treningu albo najlepiej w ogóle w dni wolne od treningu, prawda? To by było optymalnie. Ewentualnie troszeczkę można dynamicznie rozciągać przed treningiem, prawda? To też jest korzystne jakby dla tego aparatu ruchu, zakresu ruchu. Natomiast w trakcie ćwiczeń ja byłem przeciwnikiem, żeby rozciągać mięśnie. Chyba że robimy to między seriami, ale to też według wielu specjalistów osłabia mięsień i też zauważyłem, że nie dysponowałem wtedy taką optymalną siłą. Lepiej jak ten mięsień jest napompowany, troszeczkę jakby powiedzmy spięty, nie wiem, i pracujemy jakby na tym napiętym mięśniu, więc w trakcie treningu raczej tego nie rozciąga. Ja wiem, że można wtedy poczuć taki efekt, że ten mięsień, nie wiem, szerszy mamy, prawda, i tak dalej, ale to się nie przekłada na siłę i na ten efekt końcowy, który za ileś miesięcy uzyskamy, prawda? My mamy na treningu ten mięsień obciążyć jak największym obciążeniem, bo to nam da jakby ten progres, tą hipertrofię mięśniową, prawda? Jak będziemy go tylko rozciągali, działali na mniejszym obciążeniu, to nie da nam tej grubości, tego wymiaru, prawda? Będziemy owszem sprawni, ten zakres ruchu będzie duży, ale ten sam efekt możemy uzyskać poza salą treningową. Na siłownię przychodzimy, żeby te mięśnie przeciążyć, prawda? Owszem, musimy się porozciągać przed, robić rozgrzewkę, ja nie zaprzeczam, nie przeczę temu, ale na treningu siłowym mamy się skupić tylko i wyłącznie nad przeciążaniem tego mięśnia odpowiednim obciążeniem. Jakby to jest tutaj kluczem, czyli obciążenie jest kluczem do wzrostu masy mięśniowej. Oczywiście technika, jak najbardziej, dobór odpowiednich ćwiczeń, to jest poza jakby dyskusją, ale to ciężar będzie powodował jego progres w jakimś tam okresie, to, że ta masa będzie nam rosła, prawda? Musi to być oczywiście poparte dietą i innymi elementami, ale jakby jeżeli nie będzie tego elementu treningu i tego progresu siłowego, to te efekty tylko może na początku jakieś będą, a później już jakichś spektakularnych efektów nie odniesiemy.
No, także takie moje rady z perspektywy, jak ja to oceniam już jakiegoś tam czasu. Warto było tu przyjechać. Zapraszam was wszystkich. Paski są tu też nieodzowną sprawą, muszą być koniecznie jakby paski. Niektórzy mówią, że osłabiają uchwyt. Gdybyśmy nie używali tych pasków, nie używałby tak dużego obciążenia. I tak ten uchwyt musi być bardzo mocny, żeby w ogóle utrzymać te paski. Nie da się zrobić tak, że zawiążemy się paskami, rozluźnimy dłonie i nadal będziemy ściągali. Żeby mięśnie, ten docelowy plecy pracowały, przedramiona, ramiona muszą być maksymalnie napięte. One nie mogą być rozluźnione. Jeżeli je rozluźnimy, nie będą napięte na maksa, to tej siły maksymalnej nie uzyskamy. Nie będziemy mogli działać tak dużym ciężarem, więc tu każdy element, palce muszą być też z maksymalną siłą zaciśnięte. Czym mocniej zaciśniemy pięść tutaj na tym uchwycie, tym większą siłę uzyskamy. Więc jak zaczynamy już tutaj to dopasowywanie, też trzeba ten uchwyt na środku chwycić, bo jak chwycimy go nisko albo za wysoko, nadgarstek się będzie wykrzywiał i automatycznie te mięśnie, cały ten pas, cała ta struktura, ten łańcuch tych mięśni się nie napnie i tej siły nie uzyskamy. Więc ten uchwyt jest niesamowicie ważny i następna rzecz, ustawienie tułowia, stóp tutaj, żeby tą optymalną taką pozycję przyjąć. Jest tylko jedna optymalna. Jak ustawisz inaczej stopy, już ten ciężar nie będzie dźwigany tak maksymalny, więc ty musisz się tak ustawić, żeby ten ciężar był przez ciebie unoszony jak największy, albo największa ilość powtórzeń była zrobiona, prawda? Więc ta pozycja, nad nią dopracowanie do każdej maszyny, ja też musiałem tu bardzo długo pracować nad tą maszyną, żeby tą pozycję optymalną przyjąć i żeby móc te ciężary progresować i żeby to nie oznaczało, że nie wiem, ciężar mnie będzie unosił do góry, czy gdzieś mnie będzie bolało, czy nie będę czuł tych mięśni w tym miejscu, gdzie powinienem je czuć. Także tu to ustawienie, te wszystkie elementy mają kolosalne znaczenie. Nawet wysokość siedziska też dopasowuje się tak, żeby czuć to miejsce, gdzie ma ten ciężar trafiać, gdzie to czucie będzie największe pleców, prawda? Czym wyżej siedzisko uniesione, tym lepiej dół czujemy. Czym niżej siedzisko tutaj, prawda, tym bardziej będzie góra odczuwana, prawda? No to teraz kolejne ćwiczenie, które w kolejności trzecie, czwarte będzie chyba teraz, prawda? Tutaj na tej maszynie ja nazywam ją łosiem, tak? Taka nazwa robocza. Pasuje do mnie. Nie za bardzo, dlatego że ma te rogi tutaj tylko z tego względu, nie, że tu łosie na tym ćwiczą. Jest to maszyna według mnie bardzo dobra, a zwłaszcza dla tych osób, które na przykład mają jakiś problem z prostownikami lub dla zawodników przed zawodami, którzy nie chcą za bardzo tych prostowników obciążać, nie chcą martwego ciągu robić, nie chcą podciągania, żeby talii zbytnio nie poszerzać. Bo niestety te ćwiczenia jak martwy ciąg, podciąganie sztangi z dużym obciążeniem robione tuż przed zawodami mogą powodować, że niestety ta talia nie będzie taka wąziutka. Więc osoby, które chcą o to jakby zadbać, muszą trochę te prostowniki odciążyć, trochę te mięśnie korpusu odciążyć przed zawodami, powiedzmy, tak jest 6 tygodni chociaż. I wtedy ona się bardzo fajnie przydaje, bo kładąc się na niej, opieramy tutaj biodra, czyli nie obciążamy tego odcinka tutaj korpusu, prawda? Te mięśnie tak intensywnie nie pracują, więc nie będą tak mocno rozrośnięte. Dla zwykłych osób może to nie mieć wielkiego znaczenia i w ogóle nie zauważą tej różnicy, ale u zawodnika liczy się każdy centymetr. Jeżeli dzięki temu możemy ten centymetr czy dwa w pasie być węźsi na zawodach, to ten efekt dla nas jest tutaj bardzo, bardzo ważny. Tak jak powiedziałem, niekoniecznie to ćwiczenie bym tutaj robił, prędzej bym w treningu wybrał podciąganie sztangielki w opadzie. Nie będziemy go dzisiaj robili, ale pokażę jakby to, bo według mnie to ćwiczenie jest bardzo dobre i też można z nim znakomite rezultaty uzyskać. Może to nie jest tak, że zamieniłbym to poprzednie ćwiczenie podciąganie, to drugie ćwiczenie podciąganie pół sztangi między nogami na to ćwiczenie, ale również tutaj to czucie mięśniowe, duże ciężary, według mnie jest to też bardzo, bardzo dobre. Z tym, że akurat ta konstrukcja tej firmy Sevim mnie najlepiej odpowiada. Już wielu firm próbowałem, w niektórych firmach bardzo mocno jest pochylone na przykład to oparcie i niestety wtedy nie potrafiłem tak intensywnie plecami pracować, a to z tego względu, że zbyt jakby to ćwiczenie zaczynało być izolowane. Wtedy musieliśmy się położyć, nie można było pomóc sobie ani prostownikami, ani lekko nogami, a według mnie w treningu pleców ta pomoc nóg i prostowników, żeby rozbudować te najszersze, jest bardzo ważna i trzeba to umiejętnie wykorzystywać. Oczywiście nie przesadnie i nie robić przysiadów i martwego ciągu tylko i wyłącznie, a rąk prawie w ogóle nie uginać,
ale ta praca odpowiednia nóg i prostowników grzbietu może się przyczynić do tego, że mocniej obciążymy te najszersze grzbietu po prostu. A nogi i plecy, znaczy chodzi o prostowniki, nie ucierpią na tym specjalnie. One będą jakąś tam stymulację otrzymywały, ale nie aż taką silną, żeby tam jakieś przyrosty na tym notować, prawda? I tutaj w tym urządzeniu bardzo ważna rzecz to jest właśnie ta guma taka, którą kolejny raz już pokazuję. Ja tych gum tu więcej zakładam, jeszcze niebieską jedną, jeszcze zieloną jedną i tych tutaj kółek było nawet 6, 120 puste gumy, więc ten ciężar naprawdę dosyć duży. Nie będziemy do tego tutaj dochodzili, bo wiem, że na początku, ja teraz jakbym treningi rozpoczynał, to też bym zaczynał od jednego, dwóch kółek. Ale powiedzmy po 4-5 miesiącach takiego przykładania się i bicia rekordu na każdym treningu, te 5 kg dokładania, dodatkowej gumy, prawda? Można dojść do takiego wyniku z tak dużym ciężarem. Niektórzy się dziwią, no ale to niemożliwe, że tak duży ciężar. Mówię, ale to nie jest tak, że ja przychodzę dzisiaj i od razu taki sobie wkładam, prawda? To wymaga wielu miesięcy. I to jest tak, że co tydzień, ja pamiętam z poprzedniego tygodnia, jakim ciężarem operowałem, jaka była ilość powtórzeń, ja już notuję sobie w głowie, ale dobrym pomysłem jest i przez pierwsze 2 lata treningów wszystkie treningi zapisywałem sobie obciążenia, ilość powtórzeń w zeszycie, prawda? Później było tak, że ja wracałem do domu z treningu, spisywałem wszystko i planowałem już sobie następny trening. I ten zeszyt nosiłem ze sobą i najczęściej w ogóle do niego nie zaglądałem, bo wszystko już i tak miałem w głowie. Ale czasami dla pewności zajrzałem, czy na pewno tych powtórzeń tam miało być 8 czy 10 i czy na pewno na 230, czy może na 235 kg. Bo to ma ogromne znaczenie. Te 5 kg to jest ten Twój progres. Jak przychodzisz na trening i robisz tą samą ilość powtórzeń z tym samym ciężarem co tydzień wcześniej, to Ty nie wykonajesz żadnego progresu. Tak naprawdę ten trening jest trochę stracony, bo stoisz w miejscu. A jak stoisz w miejscu, nie idziesz do przodu, prawda? Jak chcesz się rozwijać, to musisz iść do przodu, prawda? Więc tym narzędziem tutaj jest po prostu to ćwiczenie i ciężar. Więc ten ciężar, żeby wykonywać progres, czyli rozbudowywać tą masę mięśniową, musi iść do przodu. Oczywiście to nie może być kosztem techniki i tego czucia mięśniowego, ale musimy iść do przodu, prawda? I to się zawsze udawało, jak się szykowałem do zawodów, to nie było tak, że jakiś tydzień, dwa było zupełny, był zastój, prawda? No może w tym ćwiczeniu jest większe obciążenie, ale było drugie na plecy, na przykład pociąganie półsztangi, gdzie dodałem, było trzecie, gdzie też coś dodałem, było czwarte, gdzie nie dodałem, ale nie cofnąłem się, czyli cały trening był progresem, prawda, do przodu. I nigdy nie było tak, że się cofałem, ale pod warunkiem, że byłem w pełni zregenerowany do następnego treningu, że nie było nieprzespanej nocy, nie było niedojedzonego posiłku, prawda? Bo to wszystko w tym momencie już zaprzepaszcza ten trening, już nie zrobimy tego progresu. A ja nigdy nie chodziłem na trening tak, żeby go tylko zaliczyć. Jak wiedziałem, że nie zrobię go lepszego treningu niż poprzedni tydzień wcześniej, powiedzmy, to wolałem sobie ten dzień odpuścić, zjeść ten jeden dodatkowy posiłek, odpocząć ten jeden dzień i następnego przyjść. Ale już następny raz czegoś takiego nie robiłem. Już było tak, że wszystko było dopięte. I w pewnym momencie, jak było wszystko dobrze dopięte, to było 16 tygodni przygotowań bez nawet jednego dnia straconego. Nie zdarzało się, że jakiś trening był niepotrzebny, stracony moim zdaniem, czy nie był pobity, że tak powiem, rekord, prawda? Także ja do tego tak podchodziłem, że każdy trening jest wyzwaniem i mam pobić rekordy w jak największej ilości ćwiczeń, które wykonuję w stosunku do tego, co było poprzednio. Jak wiem, że już nie jestem w stanie bić rekordu, to zamieniam to ćwiczenie na jakieś inne ćwiczenie, podobne, które w podobny sposób na mnie działa i zacznę od jakiegoś podstawowego obciążenia, ale będę mógł przez kilka następnych tygodni progresować. Ale później się okazywało, że tak naprawdę jak już miałem wybranych na plecy 5-6 ćwiczeń, to i tak jak zaczynam okres przygotowawczy i zaczynam od jakichś mniejszych obciążeń po okresie, nie wiem, startów i tak dalej, gdzie ta siła na szczęście spada i bardzo dobrze, że spada się okazuje, bo nie trzeba zaczynać od jakiegoś pułapu wysokiego i być przed ścianą, gdzie się jej nie przekroczy. Można było przez następne tygodnie, szykując się do zawodów, cały czas ten progres wykonywać. Tylko zasada jest jedna, ten progres ma być mały, nie ma być przeskoku dużego, prawda? Że się nagle porwiemy, dołożymy to kółko, bo poczujemy siłę. Jak czujesz, że tak powiem, nadmiar tej siły, a zrobiłeś progres niewielki, to najwyżej spowolnisz ruch, dłużej przytrzymasz, lepsze czucie będziesz miał. To technice wyjdzie, że tak powiem, na korzyść, bo wtedy skupisz się bardziej nad techniką, nad tym czuciem, nad bardziej precyzyjnym ruchem. Co nie znaczy, że takie, nazwijmy to, oszukiwane ruchy trochę nie są korzystne. Według mnie jak najbardziej są korzystne, tylko trzeba znać umiar i granicę tutaj. Nie można tej granicy przekroczyć, bo to grozi kontuzją. I wtedy to oszukiwanie jest złe, bo zagraża nam właśnie kontuzjami. Więc jak przekroczymy tą granicę, no to nas czeka kontuzja, a kontuzja, wiadomo, cofa nas miesiące w tył.
prawda? Więc nie możemy do tego dopuścić. Więc czasami na takim poziomie pro, jak jesteśmy, trzeba czasami balansować na tej granicy, jechać dosłownie po bandzie, prawda? Ale tej bandy nie można przekroczyć. Jak ją przekroczysz, to wtedy jest awaria. A jak nie będziesz blisko tej bandy jechał, no to nie zrobisz progresu, bo inni będą jechali po tej bandzie, prawda? Takich jak my są dziesiątki, którzy chcą być lepsi od nas, prawda? To nie tylko my tak ciężko trenujemy, tak mówię w cudzysłowie my, ale w ten sposób trzeba to rozpatrywać, prawda? Inni tak samo ciężko trenują, ale może ty masz ten gen trochę lepszy i trenujesz tak samo ciężko jak oni i jesteś dlatego lepszy, prawda? A może trenujesz jednak trochę ciężej i to jednak ty bijesz te rekordy, a inni o tym jeszcze nie wiedzą, że trzeba bić te rekordy, tak? To też jest częsty błąd, że ktoś szeroko podciąga. Wtedy nie ma tego maksymalnego napięcia. Radzę węziej, tak żeby tylko łokcie były jak najbliżej tułowia. Prawda? Tu się nie da ich aż tak blisko, ale to nie jest konieczne. Akurat w tym ćwiczeniu delikatnie mogą być na zewnątrz odchylone i tak samo bardziej będzie, powiedzmy, ta środkowa część pracowała, która też nam daje taki fajny kształt tutaj, tego mięsa jest po prostu więcej. Czy stopami wyjść tutaj do przodu, czy... Stopami musisz właściwie nisko zejść i tak naprawdę w pewnym momencie trzeba nawet nimi się trochę podpierać od spodu, żeby nie unosiło tułowia. Kolana ugięte i opierasz się głównie na biodrach, a klatkę masz do góry uniesioną i odchylasz się mocno. Staraj się jeszcze mocniej do tyłu odchylić. O właśnie, tak żeby odrywać w ogóle tutaj klatkę całkowicie od tego oparcia. I ciągniesz ten ciężar, ile dasz radę, ile moc, jak mocno dasz radę zgiąć łokcie. Okej. A guma tu na dole puszcza, zupełnie to nam nie przeszkadza. Możesz sobie taki trik zrobić, żeby to napięcie było wcześniej, to w ten sposób. I będzie jeszcze lepiej. Już obciążenie będzie wyższe, prawda? To też ma znaczenie, bo nie musimy wcale tych kółek dokładać, tylko tą gumę sobie raz kręcimy bardziej i już daje większe obciążenie. I ta guma jest tu niezastąpiona. Jak zdejmiesz nagle tą gumę i założysz same kółka, bo czujesz, no kurde, dźwigam ten ciężar duży, bo mogę jeszcze te kółka, ale tego czucia takiego nie ma. To dopiero czucie się pojawia, jak tą gumę nałożysz i to spięcie największe jest w tym punkcie tutaj szczytowym. Wtedy czujesz, że te mięśnie są naprawdę maksymalnie napięte. Czyli tu nisko stopami musisz zjechać jak najniżej, żeby wiesz, dosłownie, nie wiem, palce stóp to nawet lekko mogą wystawać za tą platformę, prawda? Nogi ugięte, opierasz się tylko tu na biodrach i maksymalnie się odchylasz do tyłu. Tak, żeby wiesz, prostowniki też mają pracować, bo wtedy też najszersze grzbietu w pewnej płaszczyźnie też się mocno kurczą, prawda? Więc to nie jest tak, że ty powinieneś leżeć, tylko też odchylać się do tyłu. Nawet gdybyś rąk nie prostował i byś się odchylał, to też najszersze by pracowały. A dodatkowo to ugięcie rąk powoduje, że w tej płaszczyźnie kręgosłupa one będą się zaginały, prawda? Więc tu nad wszystkimi płaszczyznami trzeba pracować. Tak, mocno na siebie ciągnij. Okay. Możemy ściągnąć jedną gumę. Nawet 3-4 jak wykonasz, będzie ok. Raz. Dwa. Ok. Dobra, chwila, moment. Zdejmiemy kółko jedno. A dołożymy sobie gumę, tylko ją skręcimy leciutko. Okej, okay. No i o to chodzi. Ty sobie odpoczywaj, ja może powiem, że tu jeszcze czasami bywało tak, że ja, jak mi się nie udało pobić tego rekordu, powiedzmy, czułem, że nie da rady, czyli wyrównam go tylko, to robiłem tak zwaną karną serię sobie jeszcze, czyli to samo obciążenie, czekałem 5 minut mniej więcej, 5-6 minut i starałem się ją powtórzyć. Zazwyczaj nie udawało mi się aż tyle tak intensywnie zrobić, ale progres objętości treningowej też był, prawda? Czyli tak poszedłem do przodu, bo wykonałem dodatkową jedną serię, prawie tak samo ciężką, ale już na następnym treningu zawsze było tak, że był ten progres. Już nie było takiej możliwości, żeby nie było, prawda? Czyli taka jedna karna seria też Cię motywuje do tego, że jak wykonasz chociaż jedno powtórzenie więcej, albo dołożysz chociaż 2,5 kg, to nie będziesz jej musiał robić, prawda?
i oszczędzisz trochę siły. Więc myśląc już w ten sposób, dajesz siebie więcej po prostu, bo wiesz, że jak zrobisz więcej, to nie ma następnej serii. Już kończysz trening w tym momencie, to ćwiczenie, przechodzisz do następnego. Zapominasz o tym, prawda? A jak nie zrobisz tego progresu, to niestety musisz odrobić, więcej się napracować, tak? I to idealnie zawsze motywowało. Wiesz co, nie musisz w ogóle wychodzić, możesz stanąć tu, po prostu oderwać się do góry i odstawić. Bo to jest dobre, bo wtedy wiesz, masz do ostatniego powtórzenia, aż po prostu upadniesz. Okay. No, stara się jak najwyżej unieść barki, tak. Ręce troszeczkę możesz ugiąć, bo dzięki temu ten zakres ruchu się zwiększy. Więc masz w trakcie ruchu je uginać dosyć mocno. Tyle tak, żeby wiesz, te barki poszły jak najwyżej do góry. I stara się jak najwyżej unosić. Głowa po to do przodu, żeby tam miejsce zrobić, dokładnie tutaj, tak. Mhm. I też w zależności, czy te barki będą do tyłu bardziej szły, nad tą częścią pracujemy, jak do przodu, to bardziej nad tą z przodu częścią. Mhm. Okej, dokładnie. Nie bój się uginać w łokciach, to nie przeszkadza, a tylko pomaga. No właśnie. A jakbyś chciał jak najwyżej te sztangierki tak naprawdę unieść. Mhm. Tak. I właśnie do odcięcia. Nawet jak ten ruch jest minimalny i ci się wydaje, że no to już możesz skończyć, okej. Okay. Tylko nawet jak ci się wydaje, że już prawie w ogóle nie unoszą się te barki, mięśnie są cały czas napięte. Tak. Ja dopiero te sztangierki odkładałem w momencie, kiedy już czułem, że już puszczają w ogóle ręce. Już nie mam siły, już odcina całkowicie. No. Także tu bez pasków, no chyba, że ktoś chce ten uchwyt wzmocnić, to może bez pasków zrobić, ale to wtedy nie zmęczy za bardzo tych kapturów, tylko przedramiona. Koncentruje się na ścisku wtedy. No tak, ale no to też zależy. Ja kiedyś jak karate na przykład uprawiałem, to podciągałem się na drążku bez pasków, żeby wzmocnić jakby uchwyt, bo dla mnie tak samo ile powtórzeń robiłem tam kilkadziesiąt, to tak samo było ważne, żeby uchwyt wzmocnić, prawda? Bo przy karate, przy uchwytach różnych, przy ciosach jakby ten nadgarstek jest tutaj mocny, ważne, żeby go robić, prawda? Jakieś tam pompki na palcach, pompki na kostkach i tak dalej, to po to, żeby ten nadgarstek był jak najbardziej stabilny, więc siła przedramienia ogromnie ważna. No, w kulturystyce to drugorzędna sprawa tak naprawdę, prawda? Nie jest to najważniejsze, chociaż jest też ważne, bo tak jak wspominałem, ten siła tego uchwytu, moc zaciśnięcia też później daje większy ciężar, który możemy dźwignąć, przyciągnąć do siebie i tak dalej. Także ten chwyt jest też tutaj ważny. Tak. I tu też w pewnym momencie nogami możesz sobie pomagać w kolanach. O właśnie. Tak, żeby z siebie wycisnąć, wiesz, ostatnie pokłady sił. No już to zazwyczaj u mnie gdzieś było około drugiej godziny treningu na sam koniec, kiedy już byłem właśnie wypruty całkowicie. Jeżeli robiłem martwy ciąg, to już było po martwym ciągu, więc wiadomo, już tych sił zupełnie nie było, ale jak się tam 5 minut odpoczęło, to dało radę taki do odcięcia zupełnie zrobić, prawda, że szyba mnie tylko, lustro ratowało, żebym przewrócił się. Także chyba na tym możemy trening skończyć, tak, bo tych ćwiczeń ile zrobiliśmy, jak policzymy? 5 chyba wyszło, prawda? Tak, to było 5 ćwiczenie. To było 5. Tu już żadnych rozgrzewkowych nie potrzeba robić, można do ciężaru docelowego przejść, bo to nie ma tu żadnego niebezpieczeństwa, że musimy się jakoś rozgrzewać i tak dalej. Ja zazwyczaj tu w ogóle tylko jedną serię, czasami dwie, bo czułem, że mam tej energii jeszcze trochę do zużycia, to ją sobie zużyłem na koniec treningu, bo wiedziałem, że następny mam za 7 albo za 9 dni pleców, więc mogę, że tak powiem, to jedną ekstra zrobić dla własnego ego. Czasami było, że tak powiem, dla wymiaru, to nie było konieczne robienie więcej. Także te 70, które tu widzicie, no na pewno większe też mógłbym udźwignąć, bo to nawet myślę, że ze 120 kg nie byłoby problemu, ale te 70 tam z hakiem o tyle były dobre, że tego zakresu ruchu nie traciłem w tym momencie. A ten zakres ruchu jest ważny, prawda? I tak pod koniec ten ruch wygląda w ten sposób, ale nadal go trzeba kontynuować. Póki jesteś w stanie w ogóle ruszyć ramionami, to kontynuujesz, a w pewnym momencie one po prostu zemdleją i po to na te odkłada się tutaj. Bo jeżeli ktoś robi, bierze ze stojaków tutaj, robi unoszenie, później widzę, że jeszcze je odstawia, to ja wiem, że on nie wykonał nawet na 90% tego ćwiczenia.
tylko mając takie stojaki, gdzie puszczasz po prostu, bo już nie możesz utrzymać, znaczy, że wtedy 100% z siebie dałeś, tak jak to się tak mówi, że ja z siebie 110%. Nie ma czegoś takiego jak 110. Jak zrobisz na 100, to jest granica twoich możliwości. Jak ktoś mówi 110, znaczy, że może 120, 130 zrobić, czyli w ogóle te 100 to nie jest jego granica, prawda? Jak robisz coś na 100, to znaczy, że nie możesz więcej zrobić, ani o krztę nawet, prawda? Więc po to specjalnie były zespawane i stały tutaj tylko do tego przeznaczone te stojaki, żeby te sztangierki móc odstawić przy tym podciąganiu, prawda? Ale w pewnym momencie już te kaptury na tyle się dobrze u mnie rozwinęły, więc w ogóle już tego ćwiczenia nie robiłem, albo robiłem raz w miesiącu, tak na koniec, bo czułem, że mam jeszcze tej siły trochę, prawda? Albo martwego ciągu na przykład nie robiłem, bo przy nogach robiłem. No dobra, to zrobię te kaptury. Jak mi kiedyś kadry powiedział, że kaptury i bicepsy nigdy za duże, więc możesz plecy tak samo możesz rozwijać, kaptury, czym będą większe, tym lepiej, prawda? No okej, okay, dobra, jak czym większe, tym lepiej, to znaczy, że można je katować, tak? Ale ponieważ zawsze były w miarę dobre u mnie, no to tak traktowałem trochę, powiedzmy, taki trening po macoszemu, ale to nie znaczy, że też nie chciałem bić rekordu, bo tak jak Ci wyjaśniałem, nie wiem, czy to nagraliśmy, że każdy trening to był tak, że robiłem z tymi 70-kami, ale musiałem jedno powtórzenie, choć aż więcej dodać, albo co najmniej wyrównać, gdyby już mnie odcięło i nie mógłbym, prawda? Także no dobrze, to co? Trening ja mamy... Ja ślicznie dziękuję. Ja też za to, dziękuję, to, że dla mnie to była nie posłuchałeś. Wielka lekcja, na pewno wezmę ją do siebie. Mam nadzieję, że większość z Was weźmie też i wykorzysta kilka wskazówek w swoich treningach. Ja bardzo panu Robertowi dziękuję. Jasne, też dziękuję. Cieszę się naprawdę, że tutaj przybyłem do Ząbek. I co? Zapraszamy cały czas na nasz kanał 7 Nutrition. Śledźcie nas. A wspomnę, że właśnie tym treningiem, tym spotkaniem rozpoczynamy nową serię, która się nazywa Promotywacja. Dzisiaj właśnie z naszą legendą polskiej kulturystyki, najlepszym kulturystą w historii, Robertem Piotrkowiczem, rozpoczęliśmy tą serię, a kolejna osoba, kolejny pro, to będzie niespodzianka, także bądźcie czujni i uważni. Raz jeszcze ślicznie dziękuję. Jasne, trzymajcie się, hej.